Jak wspominałem ostatnio, filozofia dzieli się na pięć działów: ontologia, epistemologia, etyka, estetyka i logika. Dziś chciałbym opowiedzieć o, jeżeli palca nie mylę, epistemologii. Epistemologia, znów, jak widzimy, logia, znaczy, że jest to zbitka nauka o episteme, to po grecku poznanie. Epistemologia to więc teoria poznania, teoria tego, jak poznajemy świat, a w zasadzie seria pytań i wątpliwości dotyczących tego, czy my świat poznajemy dobrze, czy go poznajemy niedobrze. Epistemologia to ważny dział filozofii, zajmujący się właśnie analizą tego, czy coś wiemy na pewno, czy nasza wiedza jest poprawna, czy nie jest poprawna. I postaram się teraz wyjaśnić Wam, gdzie są te obszary, które epistemologię najbardziej interesują, a w zasadzie gdzie są te problemy, o których epistemologia próbuje nam jakoś opowiedzieć. Zacznijmy od pojęcia filozofii, od którego zacząłem na moje filmiki i gdzie starałem się wyjaśnić, czym jest filozofia, czym jest to pojęcie, że umiłowanie, mądrość i tak dalej. Wspomniałem tam, że pierwszy tego słowa użył Pitagoras o Talesie. I tam zastrzegłem, że przynajmniej nam się tak wydaje, ponieważ to wiemy w źródłach. Wiemy, że tam po raz pierwszy to słowo się pojawia. Czy tak było naprawdę? Czy tak było na pewno? Czy my to wiemy na 100%? No nie wiemy. Być może Pitagorasowi ktoś to słowo podsunął, być może ktoś wymyślił je wcześniej, być może ktoś wcześniej je zapisał, ale po prostu ten rękopis do nas nie dotrwał i tego nie wiemy. Mówimy więc dzisiaj, ja Wam przekazuję, Pitagoras pierwszy użył słowa filozof. Ale czy to prawda? No cóż, nie wiemy tego. Nie mamy takiej stuprocentowej pewności. Tutaj pojawia się pierwszy problem dotyczący tego, co potrafimy wiedzieć, a czego możemy nie wiedzieć i tego, czym jest pewność naszej wiedzy, a czym tylko takie domniemanie. Wyobraźmy sobie inny przykład. Przykład, który często podaję na zajęciach. Wymaga on nieco takiego abstrakcyjnego myślenia, ale spróbujmy go sobie tutaj zracjonować. Wyobraźmy sobie, że znajdujemy się pod rozgwieżdżonym niebem, jest bezksiężycowa noc i bezchmurna. Widzimy piękne gwiazdy, widzimy również wielki wóz. Jeżeli możemy się przyjrzeć wielkiemu wozowi, to wiemy, że w pierwszym tym członie dwóch gwiazd, tam pomiędzy nimi znajduje się taka mała, ledwo widoczna gwiazdka. Ja, ponieważ jestem krótkowidzem, jeżeli zdejmę okulary, to tej gwiazdki nie widzę. Jeżeli ktoś ma dobry wzrok, to tę gwiazdkę może spokojnie zobaczyć. Więc możemy sobie obserwować to niebo, ja patrzę w to niebo, gdzieś tam te oczy swoje wytężam i ktoś mówi, o, tam jest gwiazda pomiędzy tymi dwoma innymi gwiazdami. Ja patrzę, mówię, no nie widzę. Czy ona tam istnieje? No cóż, mogę chyba zaufać tej osobie obok mnie i mogę powiedzieć, no skoro ona to powiedziała, ona to widzi, to zapewne tam ta gwiazda jest. Ale wyobraźmy sobie, że idziemy z tą historyjką dalej. Ja się odwracam, patrzę w taki mocno ciemny punkt nieba, pokazuję palce i mówię, o, i tam też jest gwiazda. Więc mój towarzysz, moja towarzyszka patrzy w to miejsce i mówi, ja tam nic nie widzę. Chyba tam nic nie ma. Na co ja się upieram i mówię, jest. Więc ten ktoś mnie pyta, a co, widzisz tę gwiazdę tam? Mówię, nie, nie widzę. Oczywiście, że nie widzę, no bo wiadomo, że widzę dużo gorzej od ciebie, ale wiem, że tam jest, ponieważ wszechświat jest ogromny, nieskończony i tam na pewno musi być gwiazda. To trochę tak, jak rzucić kamieniem w lesie. Jeżeli rzucimy mocno, odpowiednio mocno, no to finalnie gdzieś w jakieś drzewo trafimy prędzej czy później, więc szansa, że kierując palec w niebo wskazuje akurat jakąś gwiazdę, jest w sumie chyba wysoka. No ale realnie nie widzę tej gwiazdy. Mój towarzysz czy towarzyszka też tej gwiazdy nie widzi, więc pytanie, czy moje zdanie jest prawdziwe, czy nie jest prawdziwe. Byli tacy, nazywali się sceptykami, którzy wyciągali z tego wniosek, że nie możemy poznać wszystkiego, nie możemy mieć wiedzy ostatecznej i musimy pogodzić się z tym, że nasza wiedza zawsze będzie ograniczona. Byli inni, którzy mówili,
Okej, z wiedzą jest trudno, że może być trudno dotrzeć do prawdy, do pełnej wiedzy, ale że jest to po prostu ścieżka, którą ludzkość kroczy. Gdzieś tam do niej finalnie być może dojdziemy. Nie ma co się poddawać, kwestia narzędzi. No i jeżeli pomyślimy o tym z perspektywy naszej dzisiejszej, no to rzeczywiście dużo, dużo rzeczy udało nam się odkryć i dowiedzieć. Chociaż z punktu widzenia filozoficznego trzeba uczciwie powiedzieć, że powinniśmy być mocno sceptyczni również wobec naszych dzisiejszych dokonań. Nauka wypracowała bardzo dobre kryteria własnej analizy i kryteriów, które sprawiają, że możemy powiedzieć, że coś jest bardzo wysoce prawdopodobne, ale chyba uczciwie będzie powiedzieć, że nigdy nie wiemy tego ostatecznie. Weźmy taki oto przykład. Jeżeli zapytalibyśmy 100 lat temu ludzi, jak duży jest wszechświat, no to ograniczyliby oni się do Drogi Mlecznej, ponieważ nie wiedziano jeszcze 100, no powiedzmy 100 kilkadziesiąt lat temu o tym, że istnieją inne galaktyki. My dzisiaj wiemy, że istnieje nie tylko inne galaktyki, ale gromady galaktyk, ale te 100 kilkadziesiąt lat temu nie wiedzieli o tym ludzie, których dzisiaj uznajemy za absolutnie, wiecie, fundamenty nauki. Albert Einstein, jak rozpoczynał swoją karierę, nie miał bladego pojęcia o tym, że kosmos jest większy. Kiedy się o tym dowiedział, bardzo mu to nie pasowało, ponieważ miał on nadzieję, że kosmos jest stacjonarny i że nie rośnie tak bardzo szybko, jak my dzisiaj to wiemy, więc ich wiedza wtedy była dużo mniejsza, ale idąc tym tropem, oni musieli powiedzieć, no na dzień dzisiejszy wiemy to i to o naszym świecie, my dzisiaj wiemy więcej, ale zapewne za 100 lat przyjdzie ktoś i powie, ha, a wiecie, 100 lat temu to myśleli tak i tak o naszym świecie, a tak naprawdę, no właśnie, naprawdę jest inaczej. Epistemologia zajmuje się tymi zagadnieniami, które dotyczą tego, jak my poznajemy świat. Za pomocą czego poznajemy świat? No poznajemy go za pomocą kilku rzeczy. Zmysłów, mamy ich kilka. Oczy, uszy i tak dalej, i tak dalej. To są zmysły. Możemy dotknąć rzeczy, możemy rzeczy powąchać, możemy zobaczyć rzeczy. Przy czym tutaj, no cóż, wiemy, że rozszerza się to bardzo mocno. Mikroskopy, teleskopy pokazują nam rzeczy, których nie mogliśmy dostrzec gołym okiem, i rodzi to też kolejne problemy. Mamy największy mikroskop na świecie, nazywa się LHC, jest w CERN-ie, jest to wielka rura długości kilkudziesięciu kilometrów, która zderza ze sobą z ogromną prędkością protony i inne cząstki, i tam próbujemy się dowiedzieć, z czego zbudowana jest najbardziej podstawowa materia. Natomiast wyniki tego, obrazy tego są już tak złożone i tak skomplikowane do analizy, że po pierwsze, my nie widzimy, jak to się zderza, dostajemy tylko takie obrazy matematyczne tych wyników. Co więcej, te obrazy są przetwarzane najpierw przez maszyny, tak żebyśmy mogli te dane jakoś, których jest ogromna liczba, jakoś je wydobyć stamtąd i poddać analizie. Więc tak naprawdę dotykamy czegoś, ale czegoś tak małego, że dotykamy tego za pomocą narzędzi, jednych, drugich, piątych, dziesiątych, co sprawia, że nasze poczucie kontaktu z tą rzeczywistością gdzieś tam na samym dole jest dosyć nikłe. Podobnie rzecz się ma, jeżeli spojrzymy w kosmos. Myślę, że większość z Was wie, że spoglądając w niebo i widząc gwiazdy, być może widzimy ślady po gwiazdach, które już dawno nie istnieją, których światło do nas jeszcze leci, ale te gwiazdy w tym momencie już nie istnieją, ponieważ dawno eksplodowały. Czy one są teraz? Widzimy ich światło, nie możemy mieć pewności, czy one istnieją do dzisiaj, czy nie istnieją do dzisiaj. To zmysły. Zmysłami możemy poznawać jakoś świat. Lepiej czy gorzej? Ogromny temat. Ogromny temat, którym wielu filozofów się zajmowało. Będziemy gdzieś tam sobie to rozważać w dalszej kolejności. No a druga rzecz to rozum. Rozumem możemy poznawać świat. Możemy analizować, że 2 plus 2 to 4 i w sumie, oprócz tego, że możemy na palcach sobie dodać, że 2 plus 2 to 4, no to wiele więcej sobie nie musimy tutaj naocznie przedstawiać, ponieważ koncepcje matematyczne możemy sobie po prostu w głowie wyobrażać i wielu filozofów mówiło, że o, taki sposób, rozumowy sposób poznania świata jest dużo lepszy, dużo pewniejszy niż zmysłowy. Część z nich oczywiście stawiała na
Najpierw empirię, czyli zmysły, a potem analizę rozumową, ale tacy filozofowie jak Sokrates czy Platon mówili, zmysły nas zwodzą, złudzą, są niepotrzebne, tylko mylą nam. Lepiej jest poznawać wszystko intelektem rozumowo. On to daje nam pewność, no ale cóż, i on może zostawiać na nas pewne pułapki, o czym wiecie, jeżeli próbowaliście rozwiązać na przykład kiedyś taki paradoks zdania, które mówi: ja zawsze kłamię. Czy to zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe? Jeżeli zastanowicie się nad tym zdaniem, to zobaczycie, że w żadnym wypadku nie ma ono dobrej odpowiedzi. Nie wiemy, czy to zdanie jest prawdą, czy fałszem, ponieważ jeżeli jest prawdą, no to jest nieprawdą, ponieważ nie zawsze kłamie, a jeżeli zawsze kłamie i to zdanie też będzie kłamstwem, no to znaczy, że musiałem powiedzieć prawdę i tworzy się taki językowy paradoks, którego nasz umysł nie bardzo jest w stanie jakoś sobie z nim poradzić. Żeby tutaj dać komuś światełko dla filozofii, pokazać, że filozofia coś jednak potrafi zrobić, ten dziwny paradoks, paradoks kłamcy, został finalnie rozwiązany przez filozofię. Stało się to troszkę ponad 100 lat temu i możemy sięgnąć do tego rozwiązania. Niestety jest ono dosyć żmudne. Być może będę miał kiedyś okazję zrobić na tym filmik osobny, ponieważ wymaga pewnego głębszego wyjaśnienia. Tak czy siak sformułowane w starożytności zdanie ja zawsze kłamię spędzało sens powiek wielu, wielu myślicielom, którzy próbowali je jakoś rozwinąć i rozstrzygnąć. Cieszymy się dzisiaj, że się jakoś udało, ale pokazuje to, że pułapki umysłu też się zdarzają i że umysł nie do końca może być takim pewnikiem naszej wiedzy. Skracając, żeby już nie przedłużać bardzo mocno, epistemologia to teoria poznania, nauka o tym, jak poznajemy świat, czy zmysłami, czy umysłem, jakie są ścieżki poznania świata, a może jeszcze inne, jak na przykład objawienie, czy iluminacja, jak niektórzy myśliciele religijni będą myśleli. Tym wszystkim zajmuje się epistemologia i o tym wszystkim gdzieś przy okazji różnych koncepcji filozoficznych do tego pojęcia będę wracał. Bardzo dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia przy następnej okazji.